Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Najlepsze życzenia, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żeby epoka COVID-u odeszła już gdzieś tam hen-hen poza nas. Kto wlał tutaj spirytus? Komputer, proszę bardzo. Dobra, moim zdaniem to jest ten zawodnik. Łoż ty, kurwa! Ten zawodnik. Witajcie serdecznie w quizie pod napięciem. Dzisiaj szczególny dzień, Sylwester, goście trochę rozedrgani, każdy już gdzieś tam przed swoimi eskapadami. Michał Polce, chcesz coś powiedzieć? No, że zapraszam. Kończmy, bo jest Sylwester. Żebyśmy zdążyli. Jest kanał Kapitany na wieczór, tak? Zapraszam do kanału sportowego. No, tak jest. A no właśnie. Sylwestra, Sylwester pragnień. Radek Majewski, jedziesz do Zjednoczonych Do chaty. Kratów? Nie, do chaty, jadę, mam dzieci, będę spokojnie ułożyć je do snu i wtedy będę tańczył. To jest jedno. Koszulę mam już gotową. Podoliński, jeszcze nie ogolony, ale już rozumiem, smoking czeka. Jeśli chodzi o smoking, ale jeżeli chodzi o pragnienie, to może być pita dzisiaj. Fantastycznie. No i Tomek Smokowski, smoking. Zawsze wielka fantazja, wielkie fantastyczne bale, na których bywałeś. Tak, nie, muszę ci powiedzieć, że jestem w ogóle nie sylwestrowy, nie, tak zupełnie szczerze, to mnie kompletnie zawsze sylwestry nie kręciły. Ten oblik czekania na 12, to odliczanie i potem, żeby generalnie przeszkodzi o jedno, no, żeby się napić, ale to czy ja potrzebuję tego Sylwestra? Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja miałem 15 lat. Pierwszy raz mama pozwoliła mi zrobić imprezę sylwestrową w domu. Miałem 3 kolegów, zaprosiliśmy 4 koleżanki, czyli 4 miało być. I efekt był taki, że nas 3 właśnie z wrażenia, jak Tomek mówi, zdążyło się przed północą totalnie znieczulić i jeden kolega przez cały Sylwester składał sobie z tymi 4 dziewczynami. Jeden wielki nie wypał, tak to się zaczęło. Ale ten kolega to wspomina znakomicie. Natomiast koleżanki już potem chciały z nami mieć kontakt. Niepoważni, delikatnie mówię. Dlaczego? Słuchajcie, pan Marek, ratownik medyczny, będzie czuwał nad nami i mamy nadzieję, że też będzie spędzał gdzieś sympatycznie Sylwestra. Panie Marku, dyżur dzisiaj w pogotowiu, czy jednak pan przed północą jest zluzowany? Jak to wygląda? Panie Marku, teraz to pan licho, ale po 12, żeby pan był w pogotowiu, bo może być kroplówka. Otóż tam. Mamy z panem Markiem każdy prywatne układy, telefon komórkowy, zawsze wam podeślę, gdyby się coś tam rzeczywiście działo niedobrego. Ale oczywiście generalnie, jak wiecie, będziemy imprezowali w wąskim gronie, panie Michale, prawda, i tak dalej. Oczywiście. Sylwestra to najbardziej Stallone. Non-alcoholic champagne. Piccolo Coro dell'Antonio. Piccolo właśnie. Tak. Piccolo smaku, what's the smak? Watermelon. No, watermelon. No właśnie, a propos tych waszych takich najbardziej zapomnianych Sylwestrów. Macie coś tak na szybko? Do 9 raz wytrwałem. 3 godziny później pamiętam. Ja raz miałem niezapomniany. Ja miałem takie, że... Tomek Babier ze studiów opowiadał mi, jak wracał z Sylwestra, że było tak gdzieś o 5 rano, wyszedł z imprezy, czekał na jakiś autobus taki poranny w Nowy Rok, nic nie jechało i mówi, ale już nie miałem siły stać na nogach i pamiętam, żeby nie zamarznąć, nie położyć się tam na podłodze, czy na chodniku, czy na jakimś tam trawniku, to wdrapałem się na tą taką ladę przy kiosku ruchu i na niej tak sobie trzymałem. Ładnie, żeby wilka nie dostać od... A ja najbardziej lubię te Sylwestry. Muszę teraz pozdrowić pana trenera Krzysztofa Kozłowskiego, znanego skądinąd, tak jest. Z którym to najbardziej lubiliśmy te Sylwestry, gdzie 1 stycznia wychodziliśmy rano pobiegać. Często się to zdarzało. I teraz wyobraź sobie, na Wale Międzyszyńskim, 7 rano, 1 stycznia, idziemy biegać, grupa 5 i co chwilę spotykamy zombiaków na przystankach autobusowych. Wracające. To genialne. Oni tacy właśnie w tych różnych pozach. Tak. A my biegniemy. Tak zwane... I cały cmentarz się opróżni. Tak zwane żniwa dla okulistów, bo wszyscy zazowaci. Sylwester, mamy Sylwestra, w związku z tym, kochani... Co? Już? Niespodzianka dla was. Byście mogli dojechać bezpiecznie w różne miejsca. To jest ten watermelon? Ale brawo. Here you two friends, no alcohol here. A to nie jest alkohol, to nie jest, broń Boże. Właśnie dlatego, ale... Pyszna brzoska. Ale pije. Mały, rozechmiany chłopczyk, to nie jest jakiś tam człowiek, który jeździ... Pić przez beczy? No, tylko tak, ja cię bardzo proszę, nie otwieraj tego na kierowcę Formuły 1. Żeby był ten element, na kogo skierować? Ale nie. No, ja jadę furą. Joe Alex kiedyś odcinek, nie, że ja zabije kobietę i właśnie szczególnie w taki kolec zainstalował metalowy i skierował w jej skroń i tak to się było jakby... Dobra, wale. Brzoskwinka, mój ulubiony smak. Mm. I proszę bardzo. Brzoskwinka były do wyboru. Kawka. Brzoskweczki, kiwi. Ładnie. Polewać?
proszę. Trzymałem ostatnie dwie godziny. Takie kieliszki, takie małe. No więc właśnie muszę ci powiedzieć, że to dwie godziny już stoi to piccolo tutaj pod stołem. Obawiam się, że jest ciepłe. Ale nie ma to, jak ciepły i słodki szampan bezalkoholowy. To była seksmisja później. Turystyczna, kupiłem w sieci. To, że na stół parę kropelek spadnie, to najwyżej... To trudno się upije, tak? A dobre! Ale dlaczego mogę? Dobre, bo słodkie. A, to przepraszam. Ja nie piję. Czekamy, ale jakieś, proszę, proszę. Coś jakieś jest? 10-9 albo nie wiem, razem przybijamy? A, właśnie. Na końcu, czy nie? To czy na końcu, wygrani tylko. Dobrze. Bóg zapłać? Okej. Okay. Panowie. Zdrawstwujcie. Słuchajcie. Dobra, przepraszam cię. Daj Boże, zarobić. Tak jest. I dla państwa. Dodaj mi rękaw. Dodaj mi rękaw, żeby pytać. Niech już się ten zły rok kończy. O, dobra. Za naszych widzów. Słuchajcie, dla państwa najlepsze życzenia, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żeby epoka COVID-u odeszła już gdzieś tam hen-hen poza nas. No i co? I żeby wszyscy ci wspaniali eksperci, którzy w studiu wielokrotnie się pojawiają przy Etoto pod napięciem, tak, że zawsze byli w doskonałej formie. I żebyście państwo też suby łapki nam podnieśli na koniec roku. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, najserdeczniej jak możemy, pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego. Do siego roku, kochani. Do siego dziękujemy roku. Bardzo za ten odcinek. Do widzenia. Kto wlał tutaj spirytus? To znaczy? Nie, oryginalnie. Friends, no alcohol here. Wracamy, kochani, zatem do naszej... A weź tak szczerze, daj mi to, daj mi to, to wszystko pyta. W sumie akurat nalało się. A więc a propos Sylwestra, uwaga. Sylwek Czereszewski, kochani, w barwach Legii rozegrał 118 spotkań, strzelając 45 bramek. Zawsze Darek Szpakowski mówił Sylwek Czereszyński, nie wiem, czy pamiętam. Pytanie prawda czy fałsz? Statystyki w warszawskim klubie śrubował jednak na dwie raty. Barwy jakiego klubu reprezentował Czereszewski pomiędzy występami w... Pomiędzy. A. Pomiędzy, czyli Legia wcześniej plus Legia. Stomil. Stomil ze Stomilu na pewno. Ze Stomilu przyszedł do Legii. Tak jest. Ja tak patrzę, mi się ćwiczyłem za dużo. A czym? To nawet nie wiem czego. Za dużo jadłeś w święta. A to na pewno na Podlasiu karmią. Ale ty musisz... Skup się. Znać odpowiedź na pytanie. Sylwester Czereszyński. Teraz chleli będzie puder, co radzę. A on nie poszedł po prostu do Sylwester Czereszyński. Poszedł wypożyczony. Tak mi się też wydaje. Tam leci czas? Leci czas? Nie pamiętam z innym klubem, bo nie kojarzę. Ja też tak. Dobrze, uwaga, odpowiadamy. Stomil Olsztyn. Stomil Olsztyn, proszę bardzo, komputer weryfikuje. Au! A niech to. Na konto rywali i chodziło o to, że oczywiście Sylwester Czereszewski grał w chińskim zespole Jiangxi Shutian, trochę daleko od Olsztyna, ale można powiedzieć... Może w Olsztynie miał przysiadkę. To coś, co powiedziałeś, się tłumaczy na Stomil Olsztyn. To znaczy Olsztyn. No to prawda, ale to będzie weryfikować nie, już, to w nowym roku, dobra? W ogóle nie pamiętam, że on grał. Pędzimy dalej. Jasiu z rozwianą grzywką. Pytanie ma następujące. Panie Jasiu, proszę przyczesać grzywkę, żeby tak nowego roku nie zacząć chaotycznie. Zdobywcy inauguracyjnych goli na tradycyjnym noworocznym treningu Krakowi mierzą się ze swojego rodzaju klątwą. W ciągu kilku miesięcy po trafieniach często opuszczają... O, bardzo dobrze. Trener był w Kracy. Ale wiesz co, często opuszczają drużynę i odchodzą. Nie zdobywają bramek w sezonie. Taka była klątwa, pamiętam. No dobra, ale jakie jest pytanie? Upasów. Nie ma. To chyba nie padło do końca. Strzelców. Kurczę, no nie no. Ta. I czy grali Krakowi gdzieś... pytanie, byliśmy tu bez szans, nie? No świetnie, świetnie, że się zgłosiłeś. Szkoda, że za wcześnie. Zaryzykuję i... Więcej połowa pytania była do tego. Zróbmy tak, że może nie strzelają bramek w regularnym sezonie. Ja bym powiedział 413 łóżek. To by było pytanie o narodowy, ile jest niezajęte. Taka sama szansa na odpowiedź. Mniej więcej. Może nie być to odpowiedź, wiesz? To posłuchaj, Bobo, świetnie się... Dziwna odpowiedź. Poczekaj, przeczytaj do tego momentu. Trzech z pięciu, ja wiem, że oni nie strzelają potem goli. Wiesz co, podejrzałem, nie wiedziałem, że takie długie pytanie, bo ręką zasłonię. Końcówkę. A to jaka jest twoja odpowiedź, twoim zdaniem? Że nie strzelają. Strzelają bramek w sezonie. Że to tak. Było powiedziane. Nie, no nie, że zmieniają... Przeczytaj, Edziu. Że... Dokąd doczytałem. Zdobywcy inauguracyjnych goli na tradycyjnym noworocznym treningu Krakowi mierzą się ze swojego rodzaju klątwą. Tak. W ciągu kilku miesięcy... Tak. Nie, coś tam do drużyn. Do drużyn doczytałeś. Nie, no i to jest... Często opuszczają drużynę. Okay. No, aha. I już. I to a tam jest te jeszcze, że? Bez zdobycia bramkowej w regularnym sezonie, rozumiesz? Mm-hmm. Tak myślałem, że takie będzie pytanie. Czyli nie strzelają pewnie, goli... Odpowiedź jest pewnie Marcin. Tam jeszcze jest pół pytania. Bo? Jest jeszcze drugie nie tyle. Ma pojęcia. Uwaga. A czekaj, nie ma tam jakiegoś Sylwestra? Przypadkiem nie było w Krakowi Sylwestra, bo to są dzisiaj pytania sylwestrowe. Uwaga, czas ucieka. A nie, to było pytanie sylwestrowe, bo mecz w Sylwestra, 1 stycznia.
No dobra, to co? No niech będzie, że odchodzą bez zdobycia bramkowej w regularnym. Proszę bardzo. Proszę bardzo, komputer, ja już zapisuję punkt na konto rywali. Tutaj, prawa strona. No, żadnych szans, żebyście powiedzieli dobrze, kto był autorem pierwszego trafienia w gierce w 2020 roku. I kto był? Nie mam zielonego. Nie był to niestety Piotr Bania. Był to Marcin Budziński. Odpowiedź była Janusz Gol, aktualnie Dinamo Bukareszt, odszedł w sierpniu. Kurde, wiesz, bo była. Też odszedł. A ci inni, którzy strzelali te bramki, to byli Marcin Bojarski, Dariusz Pawlusiński, czy Piotr Giza, bądź Bartosz Kapustka. Jeszcze gra ktoś tam? Już nikt nie gra. Czekać, a pytanie nie, tylko, tylko i wyłącznie kto w 2020 roku strzelił pierwszą bramkę i też odszedł z Krakowi, to by było czyli też byśmy nie wiedzieli. Okay. Tak, tak, tak. Nie wiedzielibyśmy. Napijmy się. Tak. Przepijcie. Za błędy. To nam za błędy. Zostało. Wypijmy za błędy. Wy akurat tak, a wy za swoje prowadzenie. My za ich błędy. Był 2-0, tak? Nie powinno. I uwaga, pytanie trzecie. Aha. Teraz już nie. Jerzy Zlędzian tym razem. Zakrapiane imprezy, Piccolo podkreślamy, nie zawsze kończą się happy endem. To przestroga także dla was widzowie przed sylwestrowymi libacjami. W lipcu 2008 roku na własnej skórze przekonali się o tym w Mielnie trzej polscy piłkarze, którzy nie mogli dojść do słownego porozumienia z funkcjonariuszami. Doszło do tak zwanej szamotaniny, a wszystko zakończyło się głośną rozprawą. Którzy piłkarze byli głównymi... No, pamiętasz trzech? Pamiętam dwóch. Majdan i... Jeszcze kto? No właśnie tego trzeciego. Był trzech. Ja nie pamiętam trzeciego. Jarek Chwast. Tak. Nie, ale piłkarze z Ekstraklasy. Dobra, damy im to tych dwóch na pewno. A weź doczytaj tego. Radosław Majdan, Piotr Świerczewski, przecież witaj piękny kawalerze. Ale ja tak samo pamiętam tych. Ale ja sobie już przypomniałem trzeciego. Ja też wiem trzeciego, no to mówię. No dawaj. No to Chwastek, Jarek Chwastek, nie? Ale on nie grał w Ekstraklasie chyba. No ale to pytanie, to nie chodzi o Ekstraklasy, chodzi o to, że tam generalnie... Dlaczego mi podpowiadasz? No bo takie było pytanie. Wymień trzech. Weź proszę, tak. No, a przestań zaglądać w kartkę? Tak, ja, no jest. No, ale pół nie widzę. No, odpowiedź jaka ostateczna? Zagradził. Chwastek tych trzech, dobra. No. Chwastek grał w Ekstraklasie. Raz to Majdan, Piotr Świerczewski i Jarek Chwastek, tak. Brawo. Komputer, proszę bardzo, weryfikuję to wszystko. Nie, brawo. Brawo. Ale za Chwastka zupełnie mi umknął. Że tak powiem, tak. Pozdrawiamy całą trójkę. Jak to się skończyło w ogóle? Szybko. Nie, tam na miejscu. Awanty, tak, szybkim bum. Ale później były jakieś procesy, coś. No były, tak. Bardzo procesy mieli później. A jak to do końca pytanie? Dużo jeszcze było? To. Nie, jeszcze było sześć wersów raptem. Nie, żartuję. Doszło do szamotaniny. Którzy piłkarze byli głównymi bohaterami tego zajścia? A, i tyle, już. Jednak, dobra. Raptem sześć wersów. No to zobacz, no to Jareczka. Szamotanin, jesteśmy dobrzy. No. Słuchaj, muszę wam opowiedzieć jedną fajną historię z Radkiem, jak teraz tak na niego patrzę. Pamiętasz, kiedyś do ciebie pisałem SMS-y? Grałeś, nie, tak, to też, ale to, na te nigdy nie odpowiadał. Z knajpami. A to już mówiłeś to kiedy. Opowiadałem to? Ale ja nie znam. A, no nie wszyscy znają. Dolej mu niech się otworzy. Jechaliśmy do Poznania z jakiegoś powodu i Radek tam wtedy grał w Lechu. I ja bym tam radził, powiedz mi, jakie są tam fajne knajpy w Poznaniu, gdzie można było usiąść, spokojnie pogadać, ale takie nie, że głośna muzyka, tylko no po prostu zjeść kolację, coś tam. I Maja mi wysłał list, ale taki z takiego sążnistego. Ale ładnie opisane. To, tak pięknie opisane. W tej masz to, w tej, tu. Tutaj możesz poprosić, tu jest taki bardzo sympatyczny drink, tu jest spokój, cisza, w tej jest to i to i to. Pach, 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 czwarta, piąta, szósta. No pytał. Ja mówię, kurde, profi, skąd ty to wszystko wiesz? I odpowiedź, TripAdvisor. Słuchajcie, kochani, atakujemy kolejne pytanie. Od Andzi z Wandzi, wiem skąd to jest. Sylwester Patejuk zapisał się w pamięci kibiców przede wszystkim występami w barwach Podbeskidzia oraz Śląska Wrocław. Natomiast jeszcze w sezonie 2006-07 kopał piłkę w A-klasowym klubie LKS Perła Złotokłos. Na życie nie zarabiał na murawie, a wykonując inną profesję. Jaki zawód? No, to musisz elektryk. Sobie. Sylwester, mój człowiek, był elektrykiem Sylwu. Proszę bardzo, wobec tego weryfikacja, tak jest, mamy bardzo ważny świecący... Przypomnę moje odkrycie wyciągnięte za klasę ze Złotokłosku. Genialnie. Naprawdę, mój człowiek. Pytanie tendencji. Ze Złotokłosku. Sylwek, kapitalny gość. I dobrze, gra w padla. Biega po tym korcie całym. Biega drugi zdrowie do biegania. Aktualnie gra w podwarszawskim KS Russian, z tego co mam napisać. Tak, Russian. Fashion from Russia. Wychowanek Hortnik Warszawa. Dobra, okej, słuchajcie. Batista, byliście... Preferowane pytanie dla was. Mecz Laura Chylice, KS Russian, czyta się Chile Russian. Jak ma na drugie imię Robert Podoliński? Można się pomylić, czy cztery imiona. Wierzmowany. Nie, dobra uwaga. 31 grudnia urodziny obchodzi m.in. były piłkarz Legii, który stołeczną drużynę opuszczał w niezbyt przyjemnej atmosferze skandalu.
Klub miał skorzystać z opcji, która pozwalała przedłużyć umowę bez zgody piłkarza. Sam zainteresowany poczuł się oszukany, a sprawa trafiła do FIFA. Ostatecznie rację przyznano zawodnikowi, który z powodzeniem zmienił klub. O którego piłkarza chodzi? 31 grudnia obchodzi urodziny były piłkarz Legii, który stołeczną drużynę opuszczał w atmosferze niezbyt przyjemnej, atmosferze nie skandalu. Nie ma, tego nie wiadomo kiedy. Cały czas pod... Ten widzi, nie dalej, Robert mówi, dalej, że nie ma, nie tak, widzi. Dalej, nie ma. Dalej. Po pierwsze, mam pytania tak. Kiedy to było i czy to polski piłkarz? Nic w tym pytaniu, proszę Państwa, na temat daty nie ma podane. Jest tylko podana data urodzenia tego zawodnika. Ale komputer jest tak na tyle dobry, słuchajcie panowie, że mówi o roku 2006, że miała miejsce ta sytuacja z tym piłkarzem, który opuścił klub, który... Czy Polak, weź tam jeszcze... Reiterował z... Nie. Polak? To jeszcze raz powiedz. 2006 rok. Chodziło o... To był 2006? Tak. To był Słowenia. Ja zacząłem... Ja bym przecież... Nie! Nie, nie. Coś tam kurwa. Nie, mi nic nie przychodzi. Nic. Z Mariboru. I później odszedł, tak? Później odszedł. Proszę? Później odszedł. Tak, odszedł. No i zgłosił sprawę do FIFA, która ostatecznie... Nie, szczerze. Nie wiecie? 2006 rok, panowie. Poza, ja go widzę. Podpowiedź. Ale no to i Polak? Nie mogę ci tego powiedzieć. Cokolwiek. Że nie Polak. Nie Polak? Ja nie widzę. Ja nic nie widzę. 2006, jak to było dawno temu? 2006, to ja miałem 20 lat, to nie zacząłem. Grałeś przeciwko nim. Muszę tym, którzy prowadzą niestety. Poczekaj, jeszcze daj jeszcze chwilę. Czekaj, może oni się zgłoszą. Tak, może jednak chcą, jego widzą. A wy wiecie? Coś już szefowie sobie formują. A wy go widzicie. Tak. To niech będzie dla nich. To jest piłkarz, nie, jak powiem jeszcze jedną rzecz. No nie, nie podpowiadaj. To jest piłkarz, bo jeszcze nikt się nie zgłosił. Ale poczekaj, nie podpowiadaj. Bo ja wiem, który to jest piłkarz, więc nie ma, nie odpowiadaj, bo oni musi się wskazać. A jak ty wiecie, to powinni się musimy ich wskazać. A chcecie ich wskazać? Nie, ale jest zasada, że taktyka, jak wiedzą, no, to muszą... No, trudno, ale, bo ale, no, ale daj to. Ale ja powiedzcie, pozycja, to... fajny chłopak. Tak, fajny dzieciak. Chcecie wszyscy to nic nie wiem. To, co... Nie, tak, weźmy się odpowiadali. Odpowiemy z tą delikatną podpowiedzią. Nie, dajemy to. Ten jaki, ty Robert. Proszę. Ja wam powiem potem. Ja wam powiem potem, jak już... A, dzięki. Co by to mógł być? Właśnie, no, co ja mam powiedzieć? Tak, nic tylko, nie że ja wam nie podpowiem, no, nie znam nazwiska, nie wiem. Nie wiemy. A co widzisz? No coś nam podpowie. Coś, jak widzisz. Duży, silny. Smoku widzi zmarłych ludzi. 2-6. Jakiś taki widzisko, to nie ma szans. 2-6 to za wcześnie. To dawał sukrytko na S. 31 grudnia. Ale nie, urodzin to w ogóle nie znam. Panowie, bo nie zdążycie na Sylwestra. Ale jak to mógł być piłkarz? Masz jakiś serii. W atmosferze skandal. Tak? I wtedy, no to powinno być znane, to 14 lat temu. To chyba jedna z takich historii, jedynie. 2006, to już był przed Euro. A kto zna? A nie na przykład jakiś, czekaj, wtedy był Janciuk, tak? Coś wykonał. No, panowie, północ coraz... No, czy ktoś filmuje czasu? Coraz bliżej. Północ coraz bliżej. Odpowiedź prosimy, uwaga. Włodarczyk, Piotr grał Włodarczyk, ale widzę, że jesteś tak blisko odpowiedzi, jak Robert był przy okazji tego piłkarza Krakowi z treningu. Uwaga. Już wpisuję punkt właściwie. No dobra. Moim zdaniem... Czekaj, no ile mamy? Już się komputer, proszę raz, bardzo. Dobra, moim zdaniem to jest ten zawodnik... Łoż ty, kurwa! To jest ten zawodnik... Za karę. Chodziło... Jest ten środkowy obrońca ze Słowenii? Nie, Omelianczuk na przykład. Nie, tam, to nie Musa, taka... Musa Jahaja. Musa, Jahaja. Łatara. Tak jest. Łatara. Tak. To bardzo dobry, to ze Słowenii, mówiłem ci. Widziałeś. Więc też dobrze się nie zgłosił. Najlepsze jest, Maja mówi... Tutaj w tej chwili jeszcze sobie tego, tam przygotujcie rekreację. Ja mówię. Uwaga. Ten z opaską na głowie z naszymi włosami. Ten myślał, że wie, Musa Jahaja. Pytanie dla widzów następująco. Już teraz my? Jeżeli klasa się nie uspokoi, nie będę czytał pytania. Dobrze. Proszę bardzo. Najlepszym strzelcem Ekstraklasy w ubiegłym sezonie, mówimy o sezonie 2019-20, został z 21 trafieniami Christian Gütkier. Podaj nazwiska piłkarzy, którzy z 16 golami zajęli pozycję za Duńczykiem w klasyfikacji strzelców. Było takich dwóch zawodników. Proszę bardzo, Państwo możecie się teraz wykazać. Dziewczyny przed chłopakami, mężowie przed żonami, odwrotnie, jak tam kto woli. Tak jest, macie Państwo rację. Igor Angulo i Jorge Felix. I przechodzimy do drugiej kategorii, bo po pierwszej mamy 3-2, a więc sytuacja ten Słoweniec, jest bardzo napięta, bardzo wyrównana, bardzo zacięta. Tym razem atakujemy kategorię Ligi Europejskie, przypominam, a Mistrzostwa Europy. Już? Czekaj, dobra, dawaj, teraz. No, Mistrzostwa Europy? Dawaj, teraz, to jest nasz. Łatwizna. No. Henryk z Wieliczki zadał pytanie następujące. Michael Sylwester w karierze rozegrał 40 spotkań dla reprezentacji Francji. Sięgnął po srebrny medal Mistrzostw Świata, a w piłce klubowej reprezentował barwy aż 7 klubów. Wymień
4 z nich. Dwa bym wymienił. Ja też. Michael Sylwester. A jakie masz? 7 klubów, w których występował reprezentant Francji. Prośba jest o wymienienie 4 z nich. Przypominam też sytuację Musiku, że jeśli nikt się nie zgłosi, zespół, który występuje po jednej z moich stron, będzie namaszczony do tego, by odpowiedzieć na to pytanie. 4 kluby? Dobra, niech chłopaki odpowiadają. Nie ma szans. Zacznij szansę. Się cieszysz. Grałeś na wyspach, bo nie wiedzieć. No bo nie słyszałeś... na Blink, a na pewno... Nie słyszałeś naszej rozmowy. No to wiem, ale dalej nie pamiętam, co po Manchesterze. Jak on mi mówi, ty teraz pół minuty gadał. Nic nie wiem. Widzę, że panowie są w naszych... No dobra, musimy się zgłosić. Trzy kluby. Mamy. Nie, no Czenio, to za łatwe. To już za łatwe. Tak, za łatwe. Były 4. Trzy my wiemy. Ale... Radko, słuchamy cię z tym trzema. Nie, ja mogę trzymi wymienić. Mocno muszę się napłodzić, ale bym... Dobra, my się zgłosimy. Się. Ale nie chcę. Ale po co? Teraz nie chcę. No jeszcze za wcześnie. Pod koniec. Minę, tak? Pod koniec wam powiem. Ale dobra, trudno, bo... Przepraszam, tylko zapytam rozgrywającego, ile musimy wymienić i żeby 3 się zawierały. Czy możemy też 7 wymienić i żeby 3 z nich się zgadzały? Żebyśmy ustalili... Nie muszą być te idealnie, nie może być żadnego błędu. Jak wymienisz 7, to ta. Ale muszą wszystkie być tymi, którzy... Nie możesz wymienić 7 na... 3. No nie, no wiadomo, że i my chcę i tak. Zauważyć, że oni się zgłosili sami. No tak. Tak. Prowadzący ich wyzwanie. Tak. A, cwaniaczku. To ale to zrobiłem to numer. Tylko po to, żeby już, żebyśmy na Sylwestra zrobili. Tak, taksówki stoją już. W smoku, ja to specjalnie. Po to zrobiłem. Uwaga. Benzynowe i tak dalej. Teraz... Mój zaprzęg tak samo stoi. Nie, słuchaj, on cię podpuszcza. A to słuchaj. Rower jest zamarzony. Pamiętam, że jest OSER, Manchester United, no to jest oczywiste, a dalej już nie wiem. My jeszcze jeden mamy. Jeszcze jeden masz? No daj. No, ale, ale jak się pomylisz... Nie pomylę. Włoszech, a macie ten grał... czwarty? My na trzeciego nie mamy. Trzeci ma. Znaczy to ja wam dam trzeci, to już masz 3. No to daj. No, a czwarty masz? No mam. No to mów. No. Ale najpierw to daj. A jeżeli to ten sam? Weź coś od niego wyciągnij, graj. No to daj coś, no daj coś od siebie. No uwaga panowie, ostateczna odpowiedź. No nie, no OSER, Manchester United, nie wiem. A nie damy rady. Parma, nie wiem co, nie? Komputer, to proszę bardzo. To dziwny strzał. Tak, i oto mamy sytuację, że jest 4-2, natomiast no, kluby, które mam tutaj podane, to jest Stade Rennes. Stade Rennes? Tak, no bo jest wychowankiem. Dobrze. Inter Mediolan. Inter. Manchester United, tak. Arsenal Londyn, Werder Brema, Portland Timbers. I Chinyan jeszcze jest. No to ja widziałem Chinyan. Czyli nie było serci, no nie wiem, z Ren poszedł nawet do Manchester United? Tylko widzieliśmy. No i lecimy dalej, jak powiedział pilot do pasażerów na dotrzanie. Chinyan, no tak, kurde. Panowie, pytanie z tej samej kategorii od Władzia ze Zgorzelca. 2020 rok miał w nim zostać rozegrany turniej o Mistrzostwa Europy. Sytuacja na świecie pokrzyżowała jednak plany kibicom piłkarskim na starym kontynencie. Która edycja Mistrzostw Europy odbędzie się w 2021 roku? Można się pomylić o 2. Która edycja Mistrzostw Europy? Która to Mistrzostw Europy? Ja tu bez szara. 60. 64, 68, 72. Tak, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008. 2.12, 2.16, 2.21, czyli 16. Komputer, proszę bardzo. Okazało się, że fenomenalna pamięć i pamięć jak matematyki. Pamięć jak pamięć, ale palce. Dobrze liczy, no. Dobrze. Trzeba było kończyć szkołę podstawowe, panowie. Trzeba było. Matmy liczy. Przynajmniej. Trzeba. Dobry. I pytanie następne. Angelo z Rzeszowa, uwaga, we wspomnianym turnieju tytułu będzie bronić Portugalia. Wystąpią w nim 24 reprezentacje, ale tylko 2 debiutantów. Jakie drużyny będą debiutowały na Euro przełożonym z roku 2020 na 2021? Jakie 2 drużyny będą debiutowały wśród tych 24 uczestników? Nie no, tak, co? Oni wszyli w 112. Tak? Tak myślę. No ale to jest jedna, a druga? Nie. Tak? Tak myślisz. Okay. Przecież nie... No ale to tak naprawdę... Dobrze. Tak, słuchamy. Aha, to nie oni. Oni odpali w barażach. No ci co z barażów? Słowacja. Słowacja i Macedonia.
I Macedonia Północna. Macedonia może. Panowie, mówicie, że Słowacja i Macedonia Północna. Tak, proszę bardzo, ja nie będę z wami dyskutował, tylko poproszę komputer o to, żeby... Co jest, kurwa? Nie wiem, jeszcze czekaj, jeszcze mi kopnęła, już się boję. Kurde. A nie chcę. Słowacja nie grali? Mistrzostwach nie. Świata grali. Nie wygrał ktoś w tej, w Doliczonej. Ale w Europy? A ty w Europie grali? Że. Słowacja? Nie mówcie. Już mam. Nie mówcie. W 2016 była Słowacja. Finlandia i Macedonia Północna. Finlandia awansowała. No wie, cholera, oczywiście, że Finlandia. Wkładamy sobie tutaj taki fajny ten, będzie to jako taki łańcuch inwestorowy. Słowacja. I uwaga, kochani, gonimy, przypominamy coraz taki bliżej jest północ. 5-3. 5-3 jest dla nich. Blisko. Drużyna Liverpoolu skończyła poprzedni sezon z 99 punktami na koncie. Który mistrz kraju z pozostałych czterech przedstawicieli top 5 lig europejskich kończył poprzedni sezon z największą liczbą punktów? Który z tych pozostałych czterech krajów, bo Liverpool już liga angielska wiadomo, ale pozostałe cztery ligi i chodzi o to, który z tych czterech mistrzów z pozostałych czterech krajów topu 5 miał najwięcej punktów zdobywając Mistrzostwo Polski w zeszłym, kraju, tak, w zeszłym sezonie. To był dziwny sezon, Mistrzostwo Polski zdobyli. Tak, wszyscy do tej pory chełpią. Jak powiesz, nie, ta pandemia robi nie może być Paryż, bo Paryż kolejka, sezon się skończył po 28 kolejce. A widzisz. Nie może być Paryż. Tak, Diablo sprytnie kontycypuje waszą. Masz Juventus, Real albo Bayern. Top 5. Jaki był drugi, ten wasz? No bo czy Francji nie liczysz? No dobrze, nie liczysz Francji. No, czyli masz Bayer, jedną masz trzecią Niemcy, mają Hiszpania i Włochy. Flick narobił tyle 33,3% macie szansę na zwycięstwo. A, razu, czyli albo... zawalił. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie, bo ich zmylimy. A, zmylimy ich, dobrze. O. No ja bym powiedział, że Bayern, ale oczywiście nie pamiętam. No to powiedział, no ewidentnie, tak? Tak, powiedział, tak? Nie wiem jeszcze. Nie. Powiedział? Nie, Juve. Na pewno nie Paryż. Dobra. Bo jest za mało kolejek granych. No, panowie. Się do końca mordowało, to tam, wiesz, była... Czas? Tak zwany? Byłoby styki. Poszedł? Myślisz? Nie wiem, no Flick miał dobrą drugą połowę sezonu. Pierwszą trochę zawalił ten mu Kovács, ale nie wiem, czy punkt... Dobra, dawaj Bayern. Dobra, Bayern. Jak nie, to i tak będzie, że proszę? Kibicujemy. Tam Bayern. Tam komputer, proszę bardzo. Wygrał wszystko. Nie, a jednak Real Madrid 87, miał Juventus 83, to, Bayern 83. Ale ja nie, pierwsza myśl, Paryż 60. W ogóle nierealnie. Pierwsza myśl. Juve to Sarri przez zwolnienie. Czyli do państwa zbliżamy. Z odpowiedziami, uwaga, pytanie kończące drugą kategorię. Myślę, że to są pytania sprzed pół roku i nie pamiętasz takich rzeczy. Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Justyna z Łomży zadała to pytanie i uwaga, wymień trzy europejskie ligi, które zakończyły swoje rozgrywki przedwcześnie. Ajej. Holandia, Belgia, Francja. Mm-hmm. Holandia, Belgia, Francja. Komputer, proszę bardzo, sprawdzamy. Ogary i przez to nie ma... Ogary poszły w las, tak jest w tym czasie, jak oni zakończyli rozgrywki. Powiedziałem. I tam mamy Holandia, Belgia, Francja, Islandia, Luksemburg, Szkocja, Izrael, Azerbejdżan i tak dalej. I Liga Podwórkowa w Katowicach też nie kończyła rozgrywki. Nie, oni grali później. Jednak, a wznowili, zapomniałem o tym, tak. Musiałem wtedy być w kopalni, nie widziałem. Pan Heniek tam zarządza. Liga Europejskiej Mistrzostwa Europy. Tutaj pytanie od Wasyla z Gromdy. Pytanie jest następujące. To jest do państwa pytanie, nie zapominajcie państwo. W ubiegłym sezonie, przedwcześnie zakończonym we Francji, triumfowała drużyna Paris Saint-Germain. Który zespół sięgnął po wicemistrzostwo Francji w tymże przedwcześnie zakończonym sezonie, po 28 kolejkach bodaj, tak? Tak. Mogę nie mogę powiedzieć. Wiecie. Możesz za pół punktu. Olympique Marseille. Marseille, tak jest. To tam taki malutki punkcik. Taki promil. Taki pamięci. Przechodzimy, proszę państwa, do kategorii trzeciej. Przypominamy ciągle, oczywiście państwo się tam przystosowujecie do sylwestrowych spotkań rodzinnych i tak dalej, albo na balkonach, albo gdzieś tam w katakumbach i bo tak bo dalej. Za bardzo myślisz o tym Sylwestrze, widzę, że nie zupełnie... No tak, to jest, ta butelka mi ciągle przypomina. Koncentracją. I uwaga, pytanie jest takie. Kim jestem? Urodziłem się 31 grudnia 1941 roku. Piłkę grałem nieźle, ale lepiej poszło mi na ławce trenerskiej. Dwukrotnie zdobywałem Ligę Mistrzów, czterokrotnie grałem w finale tych rozgrywek. Na swoim koncie mam także kilkanaście tytułów mistrza kraju. Sięgnąłem również po puchar zdobywców pucharów. O jakiego trenera chodzi? Trenera znakomitego, trenera fantastycznego, trenera rewelacyjnego. 41, no 60-80 lat. To ile dzisiaj ma? Dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów, czterokrotnie grał w finale tych rozgrywek. Ma na swoim koncie kilkanaście tytułów mistrza kraju. Kilkanaście?
Tak. Sięgnął też po puchar zdobywców pucharów. Tam nie było jakiegoś takiego? Pamiętajcie, puchar zdobywców pucharów był grany kiedy? Jeszcze raz powiedz, jakie osiągnięcia? 35. Dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, 4 razy grał w finale rozgrywek Ligi Mistrzów. Ma na swoim koncie 15 tytułów mistrza kraju nie wiem z tą drużyną i ale sięgnął też po puchar zdobywców pucharów. Wszystko z jedną drużyną? Nie mówię, nie? To tak właśnie tego. Samo przed się mówi, rozumie, że nie mówi, że jest lat. Kojarzony. Ma teraz 79. Nie, ja szczerze, pas. Starszy trener. No. 2 razy wygrał, 4 razy coś? W finale. Czyli to? Wielkopomne pytanie, czy ktoś się zgłasza z państwa? 2 razy wygrał, 4 razy w finale? Tak. Tak. Dużo przegrał, kurczę. Zapadła cisza wszędzie. Nie, są ciężkie pytania, są trudne sprawy. Co? Dlaczego my? No bo oni już wcześniej mieli też jedno wyznaczenie. Nie. Chyba się zgłosili. No ale bo się zgłosili, żeby nas... Ogo proroka nas zgłosili. Żeby cię puścić wcześniej do domu. Nie. Ogo proroka, panowie. Nie, no dobra. No jak trzeba, to trzeba. To musi być, kto wygrał 2 razy Puchar Europy albo Ligę Mistrzów. No na przykład kojarzy mi się, i, ale nie wiem... 79 lat, no. 79 no taki na przykład, wiesz, może Otmar Hitzfeld, może jakiś ten... Otmar ma, przegrał, a może... 4 razy, strasznie dużo. Czy jest Bayern, tak? Giovanni Trapattoni. Tylko nie wiem, czy on już nie jest daleko po 80, co najstarszym. Sylwestrowe pytanie. A, bo on się 31 grudnia. Kilkanaście mistrzostw kraju. Bym zdał Giovanni Trapattoni. I Puchar Zdobywców Pucharów. Przypominam, że Puchar Zdobywców Pucharów już nie funkcjonuje od lat. No albo ten, albo ten. No ja nie, nic teraz nie jest Puchar Gordon Bennett. Właśnie, będzie ten puchar nasz. Nasze, no ale tu tak naprawdę jedyny, który jest... Uwaga! No, ktoś, kto ma dzisiaj urodziny. Tak. Czyli słuchałeś no przecież to proste. No ale ja nie sprawdziłem, kto ma dzisiaj urodziny z trenerów i z piłkarzy. Mogłem to zrobić. No i uwaga. Ale to dzisiaj, no to jest specjalny podprogram. No i uwaga. W radiu mówili dzisiaj. Dobra, no dobra. Właśnie. Składali mu życzenia. Giovanniego Trapattoniego wrzucę. Komputer, proszę bardzo. Nie on, no sorry. To taki pisarz kryminałów Joe Alex, nie, czy... w Polsce, Alex Ferguson. Co powiedział pan Robert? 80 lat. Mówiłem. O, poszło teraz. Powiedział, naprawdę mówił, że Alex Ferguson. A nie chciałeś się zgłosić? Nie chciałem, ale też... Zaraz kończy 80. A, to zmyliłem. Ale tam myślę, powiedziałem, że 31 grudnia 1941 lat. Zrozumiałem, że kończy. No bo 41 rok, 41, 79. No to... Ty, przecież ja, teraz. Ser Alex nie ma jeszcze. To była ta pułapka. Ale kurde, ja ty. Raz wiedziałem w życiu i nie zabrakło mi cywilnej odwagi. No sorry. I uwaga, kochani, przechodzimy niezwłocznie do kolejnych zwłok, czyli do Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Niejaki Hasan Salihamidžić na świat przyszedł z kolei 1 stycznia 1977 roku. W jakim żłobku się wychowywał? Większość kariery piłkarskiej związany był z Bayernem Monachium, z którym sięgał po Ligę Mistrzów w 2001 roku. Po zakończeniu kariery powrócił do klubu na stanowisko dyrektora sportowego w 2017 roku. Ale, w jakim niemieckim klubie Hasan Salihamidžić... Nic nie padło. Nic nie padło? Nie, no co? Zrozumiałem, bo już jakieś tam... Ja klepnąłem ręką, że... Zakończył karierę, o takie jest pytanie, piłkarską. Spokojnie, będzie na nic. Z Bayernem sięgał po Ligę Mistrzów. Natomiast po zakończeniu kariery został dyrektorem sportowym, ale po odejściu z Bayernu jeszcze gdzieś pograł... Tak jak mi, że nie... W Niemczech. Strzelanina w Baltimore. To co? A możemy podpowiedzieć tylko, czy w Bundeslidze, czy niżej? Moim zdaniem absolutnie możecie chyba użyć, nie wiem, czy komputer się na to zgadza. Tak, Bundesliga, tak. I to jest pierwsza Bundesliga. Hasan Salihamidžić. Gdzie on jeszcze hasał? Pod koniec. I możemy jeszcze podpowiedzieć coś, czy pani... Tak. Nie, no zaraz. Pierwszą literkę. Gra obecnie w Bundeslidze też. A, to już... Nie, no teraz to już sielanka. No. Ty, ja nie wiem. Czyli komu punkt zapisuje? Nam, no. Dobrze, okej. No i następne pytanie. Nie, Stuttgart, Mainz, Werder, jakieś takie, wiesz. Augsburg, dzwoń do Gikiego. Nie, tam nie. Nie, to tam to nie. Ty, a ja... Wolfsburg, Werder? Tak ci pasuje, że Werder? Jakoś tak. Tak mówisz? Nie, jakoś tak nie. No. Czy się zgłasza? Ja bym był za Fergusonem. Nie? Odpowiedź prawidłowa, Alex Ferguson.
No jak to nie ryzykuje, nie pije drugiego Piccolo. Ach, tak, to tak. To był w maju. No uwaga. I później, no, bo mają przetruskawkowe, to znaczy, także... Przejdziemy. Nie chcę, żebyśmy poszli. Tak? Niech on nas zgłosi. Dobra. To nam minie ten moment na zgłoszenie. Tak, tak, dobra. Dobra, okrutnie zostaliście naznaczeni. Tak, powiedzmy. Niech będzie Bayer. Bayer Leverkusen. Komputer, proszę bardzo. Nie, czekaj. Punkt. Co byśmy strzelili? Ale jajca, ty. Nie. No punkt. Jak punkt? No od, kiedy punkt? Ale zielone? No, ale im dokreślę takie różne... Wycinki se robi. Jeżeli was na biało skasował, ty się tym nie przejmuj, ja tu mam różne. A, okay. Klub, w którym występowali m.in. Juszkowiak, czyli Wolfsburg. Wolfsburg. Ty się nie przejmuj, ty, bo ja sobie tam... A, okej, okay, ja myślałem, że ja do 10 imię liczę, jak sobie po 3 liczę. Tak, po cichu... Bardzo wysoko przegrywamy. Werder wał, ale bardzo wysoko przegrywamy. Chyba 9-4? Tomkowi się wymknęło przez chwilę, tak. Nie, no jesteśmy dobrzy. 9-5 jest. Tak. A czemu 5? Bo... Macie? Tak. Pytanie jest następujące. Uwaga dla szalonego wichra z Zakopanego. Uwaga, na swoim koncie mią dziesiątki udanych występów i na pewno sporo udanych imprez, pewnie tych sylwestrowych. Czyli to cytat. To typowe dla mnie kończyć długą i wybitną karierę alkoholową właśnie wtedy, gdy rząd planuje otwarcie barów 24 godziny na dobę. Kto to powiedział? Piłkarz, który nie wylewał za kołnierz, nie wylewał za coś tam, za okno, za ten i powiedział w ten sposób. To typowe dla mnie kończyć długą i wybitną karierę alkoholową właśnie wtedy, gdy rząd planuje otwarcie barów 24 godziny na dobę. To nie, bo to musiało być coś jakiś, ale nie znam go z tego tej wypowiedzi. Bym strzelał. My odpowiadamy, tak? Wy nie chcecie. Brytol? Tak? Myślisz, że to nie ten? No myślę, że nie. Że kto? Że to o kim myślisz? Kantona. Kantona nie. Radek myślał, że Kantona nie był, nie kończył. Nie, no, uwaga, panowie, bo... Już? No a nawet sekundy nie zostało? Bym strzelał z Paul Merson albo Tony Adams albo... A może... Gascoigne? Nie? Któryś z nich. Tak. Ale Paul Merson miał taki największy dystans. No miał ją, napisał tą książkę. Jak nie być piłkarzem. Tak. Strzeliłbym strzamy Paula Mersona? No daj, no tak. Chociaż, kurczę, to nie jest tak znany piłkarz, jak nie, no, Tony jest, Adams. Jak nie? To nie jest aż... Ten piłkarz tam jest, miał tam na swoim koncie dziesiątki udanych występów, ale też mnóstwo alkoholowych udanych. W których uczestniczył alkoholowych. Strzelajcie. No to każdy z nich. Czy Gaza? A jeśli to Gaza? Dobra, daj Gazę, no. Ale Gaza nie napisał takiej otwartej książki. No nie, no Merson napisał fajnie, ja to czytałem, dobrze się... Gościu kończył karierę wtedy, ale wydaje mi się, że jest bardziej... Radek, mów ty. Z brytyjskiego prawodawstwa nie jesteśmy dobrzy, kiedy tam to podjęli. Ale czy w ogóle dobrze... Co dobrze? Premier League? Powiedz to, będziesz wiedział. Uważam, że wyglądacie bardzo... Podejdę mi decyzję. Dobra, dawaj Gascoigne. Bo jest bardziej... Czekaj, jeszcze... Nie, za późno. Bo jest bardziej znany. No, tylko dlatego. Sir Paul Gascoigne. A on musiał coś powiedzieć. No, dobra, dawaj. Na mnie. No, ostateczna odpowiedź to? Gascoigne, mówicie? No, Merson. Dajmy Gascoigne. Daj, Gaza. Mister Gaza. Aż ty, to nie on. Czyli? Tak, uwaga, weryfikuję właśnie. Weryfikował, tak. No, już pora. Ja bardzo weryfikował, boleśnie. Tak. George Best. The Bestiak. George Best? Ty też się książkę czytałem. Byśmy wiedzieli, a mówiłem ci. No. I kochani, przeskakujemy znowu w inne miejsce na ziemi. Znowu kategoria Liga Mistrzów, Liga Europy, ale oczywiście wydanie naszego programu sylwestrowej. Teraz jest dziennik O Globo. Zdradził plan Neymara na Sylwestra. Organizuje on mianowicie imprezę w Rio de Janeiro. Neymar nie chce, by impreza wyciekła do mediów, więc poinformował goście o zakazie wnoszenia telefonów komórkowych. Co ciekawe, impreza potrwa aż 5 dni. Nowy rok ma być hucznie obchodzony aż do 4 stycznia, a 2 dni później Paris Saint-Germain. Pytanie? Ma zaplanowany mecz z Saint-Étienne. Ile osób Ach. Boże, kurna, smoku to wie, bo akurat jedzie. Się dowiedziałem. Akurat, no właśnie, ja też akurat to czytałem. W L'Équipe jest, słuchajcie, piszą o tym codziennie. Piszą o tym codziennie i zachodzą w głowę, jak tutaj w świecie, który cały czas walczy COVID, tego, dystans społeczny. I nagle Neymar organizuje imprezę, chce zorganizować imprezę na 150 osób. Tak, tak to jest. Taka jest. O ilu można się pomylić? A ja wiem, że na pewno nie, mimo że nie spojrzałem, bo ja wczoraj też o tym czytałem. Jakieś no więc muszę ja też inną liczbę widziałem. To pan sam, pan S
czyta nie te źródła, co trzeba. Ja to biorę z L'Équipe. Czytałem to dzisiaj. Panowie, to ale o Globo, dzisiaj. Pytanie było o nie, Globo. Nie, o Globo to jest nazwa to dyskoteki. Ktoś, nie. No to jeżeli dziennik tak, o Globo, chodzi o cyfrę, którą podał dziennik o Globo. O ile Globo. Się może i ja o 50 nie osób. Nie poszło. Czekaj, czekaj, ale to nie poszło w pytaniu, nie możesz dać dalej. W związku z tym, no dobra, że ja oni 150. Mówią, mówią, że Sylwester i źródło ja jest... 150, no bo wiem, co przeczytałem. Dobra, to ale o Globo jest chyba bliżej troszkę niż wstęp. Ale ja sądzę, że L'Équipe cytuje jakieś brazylijskie te, no mówię wam, co czytam. To chyba Brazylijczycy wiedzą lepiej, na ile tam gości. Wie gości właśnie. Rzuć hasło, ja powiem moją. No już, ja powiedziałem 150, no bo wiem, co przeczytałem. Już odpowiedział. A moim zdaniem, czy ja czytałem o 500 gościach. To jest duża rozległa bardzo duża. I... Dobra, to 450. I kto ma rację? No, skręcą, znowu mnie kręcą. Piszę do Neymara, sprawdzę. Impreza Neymar. Jak nie odpiszę minutę, to nie, to nie czekamy. Ja czytałem też inną liczbę, ja czytałem, że... 500 ile? No, że właśnie. Ja 150, tak jak Tomek, my czytam tą samą prasę. Zobaczcie, no pierwsze... Czekaj. Neymar na Sylwestra zaprasza 500 osób. Komputer, mega impreza bardzo. Przez 5 dni w kraju gnębionym przez koronawirusa. Zobaczcie. L'Équipe 150 osób. Sport ale to nie jest L'Équipe. No, Sport.pl. Neymar na Sylwestra zaprasza 500 osób. Czyli... Sportowe fakty WP.pl. 500 osób przez niego... A zobacz, Globo. Neymar, patrz, Globo. Mam uwagę. Eurosport TVN24.pl. Uwaga, kochani. Ale co nas chcemy, impreza z udziałem Neymara. 500 osób. Mało tego, my mamy imiona i nazwiska. Wszystkich. Wszystkich. Żony, ja, tak. A ta modelka jest ta taka z tego... O, jest paru, i paru modeli. Tu nawet są zdjęcia zaproszonych. U nas jest to samo. Panowie, uwaga, teraz pytanie jest do was. Uwaga takie, w pełni świadomości i tak dalej. Nie dajemy im tego punktu. Tak. Możecie im dać punkt, czy nie bardzo? No, a co nam... Zgadzacie się na to, by, żeby nie było do sądu tak przekierowania? Ja nie chcę takiego punktu. Bo to potem cały styczeń, marzec toczyła sprawa przed sądem. Od początku tego to nie jest łatwa decyzja. No tak z naszej niewiedzy i tak. Od początku programu. Tak, ja bym, tak was karmimy. Nie, ja bym zasugerował, że nie do końca to jest źródło, o którym czytałeś, Edku. No i to jest kość niezgody. Wiem, że jest z Neymar gra właśnie w Francji i tak dalej. Chociaż... Teoretycznie. Nie, no dobra, no co, no było dobra. O Globo. No, nie, ja a możemy cofnąć, ja nie wiem. O, zadajmy, dobra, cofnijmy. To się. Dobra, zadamy pytanie. Bierzmy pytanie, zabierzmy widzom. Ile osób, a co z widzami? Wobec tego pytania jest, ile osób nie przyjdzie na imprezę Neymara? Jeśli chodzi o Brazylię, może ci powiedzieć o 2 miliony. Się. No lecimy co? Dalej, na razie punkt jest... punkt w zawieszeniu. Nie, dajcie im punktu. Nie, znaczy wy, wycofajmy. A nie możemy tego następnego pytanie pytania? Jest do was. Czy macie z okazji Sylwestra dobre serce i tak dalej? Moglibyśmy im dać. No, Edziu. Bierzemy to pod uwagę. A możemy to pytanie... Nie, nie chcemy tego punktu. Ja chcę. Ja chcę ten punkt. Ja chcę to napisz, że Robert chce, ale nie teraz. Jeszcze nie teraz. Ale Smok nie chce. Ale nie chce. No Robert przegrywa 6-8, a Tomek 5-9. Brawo. I tak ma być. 6-8. Nie, jak 6-8? 6-9. On chce nam sobie dodać i nam zabrać. To jest co? Ja bym chciał jednak uwaga, pytanie. Pytanie kończące tę kategorię jest takie. Czyli to cytat. Jeszcze jedno pytanie w tej kategorii. Ostatnie. Tak, bo jest 14. Tak, tak. To jest? Dawaj do remisu, nie świt. Właśnie dlatego do remisu jest 14. To by się miało być 9 naciskań. Po meczu mieliśmy imprezę w hotelu. Zaprosiłem na nią Jacka Krzyżówka i prezesa Teda Dąbrowskiego. Był też Mateusz Borek. O. Impreza skończyła się o 4, a my, Polacy, ją zamykaliśmy. Piliśmy piwo i mówię do Jacka, czy ty sobie wyobrażasz, że w Bayer Leverkusen czy Legia zdobywają Ligę Mistrzów i już o 4 rano impreza jest skończona? Gdyby Bayer, Legia czy Feyenoord zwyciężyli, to nas by po tym Stambule szukali z tydzień. Kto to powiedział? Wiedziałem od początku, no tylko cały czas czekałem na pytanie, czy to chodzi o mecz, czy to chodzi o nazwisko. Jerzy Dudek. Jerzy Dudek. Jurson wygrał. Tak. Stambuł, Feyenoord. Można? Uwaga, komputer, weryfikujemy. Tak jest. W związku z tym można. Kulturalnie? On tak szybko nie... Serio? A co? Ty odpowiadaj, do państwa teraz pytanie, uwaga. Ile drużyn spoza top 5 lig europejskich awansowało w trwającym sezonie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów? Ile drużyn spoza top 5 awansowało do fazy pucharowej Ligi Mistrzów? Ja już piłem, smaczne. Jest dobre. No sporo. Nie, sporo, dużo sporo. Do 1/8? Niewiele. Ile drużyn do 1/8, spoza top 5? 1/8, moim zdaniem. A, do 1/8, myślę, że to fazy grupowej. Tego ty raz weszli. Nie, no Porto. To było losowanie. To i koniec. Koniec. I koniec, oczywiście. Nie ma nikogo więcej. Tylko Portugalczycy? Czterech rosyjskich chyba z trzech. Wszyscy odpadli, Ukraińcy też. Wszyscy. Rosjanie. A jak też odpadł? No to tylko Porto, tylko jeden. Co na to komputer? Porto, FC Porto, tak jest. A, czyli jeden. To było do państwa pytanie i uwaga. No dobra. Moku. Przechodzimy do ostatniej kategorii. Pytania z Lig Światowych i Mistrzostw Świata.
Wieńczysław z Grudzisk pytanie przygotował dla was. Uwaga, następujące. Ze względu na pandemię zakończenie rozgrywek Copa Libertadores w 2020 roku zostało przeniesione na początek roku 2021. Dwumecze półfinałowe odbędą się 6 i 13 stycznia. Wymień co najmniej trzy drużyny z tych, które pozostały w tej czwórce w grze o trofeum. Oni. Szok. Nie mam pojęcia. Ja Boga kocham. W ogóle tego nie śledziłem w tym sezonie. A mogliśmy w Kozakach zapytać? A jednak. No. Dzwoń po kryjomu. No. A teraz oni. Myślę, że można wydumać. Teraz wy, sorry. Teraz my? Tak, my zostaliśmy wylosowani. Ale my, nie. Przypominamy, że my zostaliśmy wylosowani. Nie, co my zabieraliśmy te. Oni przed chwilą już tak uciekali. Tak. Już zdążyło, jedną kolejkę już zdążyło wskoczyć. Strzeliliśmy Giovanniego Trapattoniego, nie trafiliśmy. Z czterech, tak? No tak, tak. Czyli nie pełnych czterech. Byś odpowiedział. Nic nie wiem. Są wielkie marki wszystko, naprawdę, wielkie marki. No dobra, no to czyli trzeba coś takiego, wiesz, Bałka. Boca, River, nie wiem, Gremio, São Paulo. No to wszystkie trzeba, trafione. Trzeba kup... No musicie, musicie przedstawić trzy z tych czterech drużyn, które są w tym strzelam finale. Tak. Boca, River i z Brazylii São Paulo, Fluminense, nie. Co patrzysz? Albo Santos. Santos niech będzie. No. Santos? Tak. Mówisz? I uwaga, komputer, weryfikacja. Brawo! Ale oni nawet nie potwierdzili prawa. Dobra, jeszcze Boca Juniors, Santos, River Plate i Palmeiras. To jest ta czwórka drużyn, które tak jest 8-8. I teraz przechodzimy do następnego pytania. Miałbym São Paulo. Jerzy z Ochoty. W Japonii Nowy Rok będą świętować nieco wcześniej niż my, z racji oczywiście obrotów ziemi i tak dalej. Która drużyna w tym kraju świętowała zdobycie tytułu mistrzowskiego w 2020 roku? Jaki zespół wygrał rozgrywki Ligi Japońskiej teraz w 2020 roku? Naciskaj pan tam. Yokohama. Ale jak oni... A wystarczy miasta? Acapulco. Jak powie Hiroshima wychodzi. Yokohama. Acapulco. Jedynie coś z czego. Oni grali w azjatyckich grali, jak ja byłem w Australii. Grało. Serio? Jedno może odgadli. To tam? To tak jak Guzi. To jest z Chiny. Chiny, no właśnie. O, dobrze, ale podaj te Chiny. Ja no zgadzam. Nie, to są rozmowy. Woń do Mierzeja. A nie Tokio, coś tam? Mierzej Chiny tylko. Tokio Grasshoppers. No, FC Tokio, nie? FC Tokio, tak? Albo AC Tokio, FC Tokio. Origami Okinawa. Ej, my wam nie przeszkadzamy. Czekaj, a jakaś tam... Tylko pamiętam Nagoya Grampus 8. Ale nawet... Ja grałem w Gola Trójkę, to tam były japońskie jakieś drużyny. Ale też już uciekła. Kamyk by widział. Komputer wam mówi dla ułatwienia, że rozrywki zaczęły się 23 lutego, skończyły 19 grudnia. O, ale takie ułatwienie. Podróżna FC Harakiri. Ale takie ułatwienie. Harakiri. Ty, jak ułatwili nam, o. Pozorem, że tora. Nie spojrzałem tam. Nie, no, a co jakbyś strzelał na przykład? To kto wygrał? Najgorsze jest to, że nawet nie ma nawet strzelić to głupotę, co? No. Japanese. Jak powiedz Palmeiras. Osaka. Nie? Osaka. Jest takie miasto. No Gamba. Pamiętaj. Gamba Osaka. No tak, to w Golu Trójce no. Była. No. 20 lat temu. Ja grałem jeszcze. No to pan pamiętam, że tam Węgier. Ale Radziu, nie masz podawać nazw zespołów, które znasz. Tubasa. To jest to. Gdzie Tomek Frankowski jak grał? Jak powiecie Tubasa, to Węgiera. Naprawdę. Powiecie Tubasa pół punktu. No, nawet strzelisz, nie, strzelić z twarzą tu nie Grampus. Można, co? Ty, ale Michał z taką pewnością mi podpowiada. Na gołę. Nie mam pojęcia. Nie, ja po prostu leżę. Nawet już zapomniałem, gdzie Kamyk grał. O właśnie. Dobra, to pamiętam. Dobra, dawaj, Seppuku robicie, czy jak, panowie? Jakiś motor. Jubilo Iwata. Ja robiłem w Eurosportie. Nie, Samoborotą, na nartach. Nie kojarzył za kortonicy roku. Jubilo Iwata. O, grał. Nie przypinaj Iwata. Jest, Jubila. Komputer, proszę bardzo, weryfikacja, tak? Nie, no poczekaj. Chcecie walczyć? Rzućmy. Japończycy walczycie jak... Gamba Osaka. Gamba Osaka. Toranaga. Kawasaki Frontare. Kawasaki chciałem powiedzieć. Co? Kawasaki Frontare. Tak. Oni tak na to mówią. Kawasaki. Kawasaki? Oni Frontare. Tam przecież oni motory robią. Ale tam jest dużo sponsorów motorowych. 18 punktów przewagi mi tego odjechali. No, dużo. Odjechali Kawasaki. Nie, ja wiedziałem, ile ma odjechali, ale zapomniałem nas. Odjechali Kawasaki. I uwaga, pytanie następne od Jerzego Brzęczyszczykiewicza. W roku 2020 odszedł od nas, tu już może tak panowie trochę się wycieszymy, Paolo Rossi, legenda włoskiego i światowego futbolu. W
1982 roku doprowadził reprezentację Italii do zwycięstwa w hiszpańskim mundialu. Ile goli... Brawo. Jezu, to może być wszystko. Jezu, kurde. Było. Ile goli w filmie? Ja wiem, w sumie to był 6. No i koniec. Ale i koniec, może w którym meczu? To jest jedna odpowiedź. Nie ma. Pierwszych nie strzelał. 6. 6 bramek strzelił w całym turnieju. Ile goli strzelił w finale z Niemcami. Komputer, proszę bardzo. Brawo, smoku. Polska PR-u ostatnio było robione, pamiętam. A jak, widzisz, czasami się opłaca porobić, jak Kozacy piłkę grali. Od czwartego meczu strzelał bramki. Oczywiście. Nie od czwartego, od piątego. Od piątego meczu z Brazylią. Grupie 3 bramki. Tak, Włochami nagle półfinale znali dwie. Dwie i potem w finale że na niego stali. A żeby wrócić do realiów i do codzienności, jaki jest wynik? Czy grał wszystko po 9? Wydaje mi się, że grał. Ale jak to 10 dla nas? Było 9 dla nas. 10 my. Moi drodzy, macie 8, bo oddaliście nam punkt. Po co się kłócić? Nie, tam było inne liczenie. Oni nie mieli tego 9-4, wy mieliście 8-4 chyba najwyżej. 9-4. 8-6 mieliście najwyżej. Nie, 8-4. 10-8 jest 10 dla tych panów, 8 dla panów, ale ciągle jeszcze wszystko jest możliwe. Także było 9-5, a jest 10-8. Jak ja wtedy was pytałem, że jest 9-4, to nie mogło być 9-4, bo jeszcze... Chodziło o ten, co ty wziąłeś, a Tomek nie wziął. Zmanczy. Tak, bo źle powiedziałem. Ja Edkowi bym nie ufał. Najłatwiej. Jeszcze raz. Uwaga. Uśpili nas. Mundialu w Hiszpanii raczej do udanych nie zaliczy... Jeden z piłkarzy, za którym tęsknimy, czyli Diego Maradona. Mm. Jak zakończył się... Brawo. Czerwoną kartką. Czerwona kartka. Komputer. Jak Kozacy grali w piłkę. Brawo. Smoczku. 11 do 8, kochani, i uwaga. Po robocie. Czerwona kartka. Myślałem, że jak zakończył z iloma golami. Oczywiście był to mecz przeciwko, muszę ci powiedzieć, poczekaj, Argentyńczycy grali dwa pierwsze spotkania, bo potem kończyło się Włochy-Brazylia. Z USA. Więc moim zdaniem on z Brazylijczykami zobaczył. Tak, ten taki mecz wygrany przez Brazylię. No wyżej 3-1, bo Włosi wygrali 2-1, ci 3-1 i dlatego Brazylijczycy potrzebowali remisu. Uwaga, pytanie, które... No? Chciałem dać punkt Mai za odwagę. Proszę. USA. Okej, dobra, to jest 11-9 i uwaga. Oczywiście jakie? Wirtualne. 11-9? 11-8. Wygraliście, tak. Brawo. Gratulacje. Wejdziecie w ten rok jako zwycięzcy. Balu, wiesz, gratuluję. Weszliście. Sfermentowany piccolo nie rozrośnie. Ty, a ja nadal piję. I uwaga. Kazimierz Dejna w 1900, pytanie od Józka z Mazur. W 81 roku miał okazję zagrać w filmie Ucieczka do zwycięstwa u boku Sylwestra Stallone. Wymień trzech innych piłkarzy, którzy... Ajajaj. Pele, Bobby Moore, Bobby na Moore. Pewno i... Beckenbauer. To nie, bo musiałby grać nie. Po stronie... No właśnie. Nie wiedział, po której stronie ma grać. On nie był pewien. I on działał, czytał scenariusz i dopiero go wzięli. Nie, poczekaj, no... Odpowiedz najpierw, Pele potem będziesz na pewno, się bawił. Tak. Pele będziesz... na pewno. No, a to już to powiedzieliśmy, Bobby tytuł? Moore też. Jaki to był tytuł? Jeszcze Edson. Ucieczka do wolności. Ja to inaczej. Bardzo słaby film. Bardzo słaby. Nie no, ale mega film. Poczekaj, moim zdaniem tam grał... Chyba taka scena, gdzie łamią nogę, prawda, bramkarzowi, żeby Sylwester Stallone mógł być bramkarzem. I to był amerykański bramkarz, którego nazwiska nie pamiętam. I potem zagrał Stallone w Tango & Cash. Ten ze złamaną nogą. Ale kto jeszcze... No dwóch na pewno. Jakiś holenderski zawodnik na pewno grał. Nie. Tak. Albo czekaj, a Eusebio nie grał? Eusebio? Nie, Eusebio nie grał. Bobby Moore grał na pewno. Wiesz co, oni byli brani z Ligi Amerykańskiej, ci zawodnicy grający tam. Ale tam chyba Angol też był jeszcze. No to Bobby Moore. Jeszcze. No i panowie odpowiedź. Zaczekajcie. A to jest ostatnie pytanie, tak? To jest ostatnie pytanie już? Kurde, ja teraz się rozegrałem. Ja teraz dopiero wiem. Khan, Ruth Kroll. A ty nie ma, nie? Za chwilę się dowiecie, jeżeli... Wy się, za chwilę się wszystkiego ten, na pewno grał ten amerykański bramkarz, ale nazwiska nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale bo to jemu złamano nie, nie. Wiem tylko, że na pewno nie, bo bym wiedział, że Krój zagrał. Nie, bo to byłoby zbyt charakterystyczne. Nie pamiętam. Jakiś ciemnoskóry jeden zawodnik. Jakiś albo laty. Czy wydaje się, że czy nie? Nie, nie było. Uwaga, pytanie. Nagle Faszanu? Proszę bardzo. No nie wiem, ale chyba nie on. 11 do 9 ostatecznie, bowiem chodziło o piłkarzy takich jeszcze jak Paul Van Himst, Osvaldo Ardiles. O, Ardiles. I, kto taki jest? John Ardiles. Ardiles. Osvaldo Ardiles między innymi. Tak, no. Tak. No tu ale. Worksa bym też nie wymyślał. Ale. I tak dalej. Na koniec tak 11 do 9 zdecydować, wygraliśmy wspaniałym. Pamiętacie? A jeszcze w
A-League z australijskiej. Tutaj pytanie do publiczności. Występuje 12 zespołów, 11 z Australii, jedna drużyna z Nowej Zelandii. Kto jest rodzynkiem? Podaj nazwę drużyny, która w lidze australijskiej gra, będąc drużyną z Nowej Zelandii. Tu Radek Majewski oczywiście jest ekspertem. Zadał to pytanie. Pytanie bardzo łatwe, oczywiście chodzi o... Wellington. Tak jest, Phoenix. Wellington, Phoenix. A, my tutaj, konfetti? Proszę Państwa, tak jest, konfetti. Ale czy... No, Pękami, można tymi, można tymi. Pękamy puchary w międzyczasie. Można się bawić na trzeźwo. Szampańskiej zabawy życzę całej waszej czwórce. Gratulacje. Zabawy. No nie, my razem. Z telewizorami, które nas oglądają. Bawcie się Państwo wspaniale. Zapomnijcie na te ileś godzin o pandemiach i tak dalej. Jest remis. Pamiętasz, tak? Pamiętam, jest remis, uważam. Wygraliśmy, ale jest remis. No proszę, jaki piękny gest. Można Sylwestra się podzielić z kolegami, tu urwi sobie tą górną część. Ucho! Tak, Maja, bierz ucho. Ale fajny, jak ty, jak zabierasz. Państwo oczywiście raczyli, ale tylko Piccolo, tam nic innego nie było. Nie przed programem takich rzeczy, ani w trakcie programu, tylko po programie. I machamy wszyscy, uwaga, pytaniami. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. A teraz tym rokiem rzucasz. Wszyscy się spotykamy, nawet i więcej. Pa, 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 kochani. Pa, pa, pa. Do zobaczenia. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.